Co by tu porobić? Słuchaj, Andy, mam dla ciebie prezent. Wow, Jane, daj mi ten prezent. Andy, zobacz, co mam. Ty masz? Ale to mój prezent. Kupiłam go dla Andiego. I oddałaś go mnie. Nie, nie zrobiłam tego. Ojej, ten prezent jest teraz mój. A waszą trójkę czeka niesamowicie fajny challenge. Co? Gdzie my jesteśmy? Czeka was super wyzwanie. Będziecie musieli wykazać się swoim talentem. Trzeba będzie rysować. W pierwszej rundzie nagrodą będzie popyt. Kto w ciągu minuty narysuje najlepszy obrazek, dostanie tę fajną zabawkę. A będziecie malować nie farbami, ale skittlesami. To będzie niezła zabawa. Macie minutę, czas start. Zaczynamy? Przyszedł czas na moje ulubione słodycze. Skittlesy mają bardzo fajny kolor, co oznacza, że można z nimi zrobić całkiem niezły rysunek. Myślę, że dam radę. A ja mam lepszy pomysł. A gdyby tak zamienić cukierki w prawdziwe farbki? Potrzebuję palety do malowania i troszkę wody. Idealnie. Teraz mamy całą paletę kolorów. Yes! O nie, nie pozwolę Jane wygrać. Mówisz, że potrzebna jest woda? No to działam. Spójrzcie, jak pięknie. Teraz to jest rysunek, który wygra tę rundę. A ja co mam zrobić? Przypadkowo zjadłem wszystkie cukierki. No i trudno. Barbie, może zabiorę sobie twój rysunek? Nie ma mowy. Tak bardzo się starałam. Ręce precz. Dobra, wasz czas się skończył, więc pokażcie, kto co narysował. I jak podoba się? Żartujesz sobie, tam nic nie ma. Andy, to się nie nadaje. Po prostu skittlesy były bardzo dobre. Ja się bardzo starałam, ale przez wodę serduszko zostało na stole. Ale możemy uznać, że jest dobrze. Rysunek musi być w jednym kawałku. Tak jak mój? Jane, jesteś super artystką. Zwyciężyłaś. Dostajesz tego ogromnego popyta. Jak to możliwe? To była nasza nagroda. Raczej moja. Andy, chcesz, żebym podzieliła się popytem? Nie mam nic przeciwko. Pewnie. Nie dotykaj tego, oszalałeś? Dobra, wybacz, Jane, ale Barbie jest przeciwko. Po co nam tyle sosów? Bo to właśnie nimi będziecie malować w tej rundzie. Waszą nagrodą jest ryba. Macie minutę. Myślę, że trzeba się postarać, bo jest tu pewien haczyk. Jeśli dobre nagrody są za dobre rysunki, to złe nagrody są za słabe rysunki. Tym razem na pewno nie chcę tego jeść. Muszę wygrać. Andy, przepraszam, ale rzucasz śmieciami prosto we mnie. Oj, jak mogłem, sorry, nie zauważyłem. Już dobrze. Pomagasz jej? Wstydź się. Już się poprawiam. Nadszedł czas, żeby rozpocząć malowanie. Który sos wybrać? Oj, myślę, że wybór został dokonany za mnie. I to całkiem dobre. Mam nadzieję, że wyjdzie mi podobna ryba. Andy, świetnie sobie radzisz. Ryba wygląda naprawdę fajnie. Pora, żebym ja zaczęła rysować. Myślę, że najlepszym sposobem jest zrobienie tego palcami. Z łatwością was załatwię. Spróbuję tylko troszkę sosu. Ojej, to jest takie dobre! Miau!
To wszystko. Skończyły mi się sosy. Mam nadzieję, że ta góra opakowań się nie przewróci. O nie, co ja zrobiłem? Rysunek jest zniszczony. Kończymy. Pokażcie mi swoje arcydzieła. Już? Kurczę, nie zdążyłam. Jane, ty pierwsza. Jane, świetnie sobie poradziłaś. Bardzo podoba mi się twój rysunek. Andy, spójrz jak pięknie. Jaki ty jesteś łatwowierny. A co sądzisz o mojej pracy? Starałem się. Myślisz, że to jest śmieszne? Przestań ze mnie kpić. Co? Ale tu był rysunek, naprawdę. Myślę, że to wszystko sprawka Barbie. Barbie, twój rysunek jest średni. Jane jest lepszy. Wstydź się, Barbie. Nie chciałam przegrać. Andy dostaje rybę. Następnym razem nie będziesz się ze mnie nabijać. Ale ja nie cierpię ryb. Nie przejmuj się. Wiem, co ci pomoże. Palnik. Możesz zrobić pyszny obiad dzięki niemu. A jak on działa? Gdzie to się włącza? O, mam! Przepraszam, Barbie! Jane, jesteś geniuszem! Spójrz, jak pysznie wygląda! Będzie jeszcze lepiej i smaczniej, gdy rybę przyozdobimy warzywami. Wtedy będzie po prostu idealnie! Jane, jesteś niesamowita! To jest pyszne! Nagroda jest tym razem dość dziwna, ale i tak jest wspaniała! Czeka na was przepiękna suknia! Jaka cudowna! Halo, słyszycie mnie? Słyszę cię! Dość gadania! Czas na rysowanie! Macie jedną minutę! Wow! Nigdy wcześniej nie rysowałam długopisem 3D! Ja też nie, ale myślę, że mogę to zrobić. To jest piękne. Okazuje się, że długopis 3D jest bardzo poręczny. A ja mam nieco inny pomysł. Zrobię najpierw poszczególne detale. A ja mam jeszcze lepszy pomysł. Nie zależy mi na tej kiecce. Wolę zrobić samochód. Fajnie, szybko i pięknie. Patrzcie, jak jeździ. Zachowujesz się jak dziecko. Uważam, że sukienka wyszła mi świetnie. Kurczę, ale wcale nie jest wytrzymała. Słuchaj, Andy, jesteś tak dobry w robieniu trójwymiarowych modeli za pomocą długopisu. Może pomożesz mi? Chętnie. Chłopak robi sobie sukienkę. Uwaga, pokażcie, co macie. Minuta minęła. Wow, Andy, zaskoczyłeś mnie. Ale to nie moje. Barbie, jestem rozczarowany. Gdzie jest druga połowa sukienki? Kurczę, myślałam, że jest na miejscu. Niestety moja sukienka też się rozpadła. Nie szkodzi, ja i tak już zdecydowałem, że zwycięzcą jest Andy. Gratuluję, sukienka jest twoja. A, to straszne! Andy, na pewno zostaniesz gwiazdą Instagrama. Czy jesteście gotowi, by zobaczyć prawdziwego króla? Oto on, ale korona będzie wasza, jeśli zrobicie fajny rysunek. Bardzo chciałabym mieć tę koronę. O tak, Jane, korona bardzo by ci pasowała. Jakie zakochańce, niedobrze mi. Czas start, pospieszcie się. Jak malować kosmetykami? W ogóle nie mam pojęcia, jak tego używać. Myślę, że ten rysunek może mi wyjść całkiem nieźle.
Andy, weź pomadkę, żeby też zrobić fajny rysunek. Dzięki za podpowiedź. W tym tempie mnie wyprzedzą. Co robić? Wiem. Uratuje mnie drobny złoty pyłek. Skąd to się bierze? O, psik! O nie, przepraszam, Jane, nie chciałem. To nie ja, naprawdę. Dobrze wam tak. Kurczę, mój rysunek jest zniszczony. Weź mój, a mi oddaj swój. Nie denerwuj się. Dziękuję, jesteś prawdziwym dżentelmenem. Pozostaje go tylko troszkę podrasować. Okej. Z twojego też zrobię koronę. Tylko papierową. To nawet lepsze niż jakieś tam rysunki. Już nie będą mieli czasu na rysowanie fajnej korony. Ja z kolei mam duże szanse na wygraną. Myślę, że odrobina brokatu nie zaszkodzi. Piękne. Genialne. Jaka artystka taka korona. Kończymy. Czas pochwalić się swoimi pracami. Jane, to nie jest dobre. Kiedyś lepiej rysowałaś. Hej! A ja zrobiłem origami. Fajne? Dosyć oryginalne, ale zadaniem było narysowanie korony. Takiej jak moja? Dokładnie tak. Barbie, wspaniale. To najlepsza korona, jaką widziałem. Dlatego dostajesz nagrodę. No i co? Jestem teraz prawdziwą księżniczką, a nie jakąś tam Jane. Muszę tylko znaleźć księcia. Oto i on. Tak szybko, drogi książę. Czy zabierzesz mnie do swojego królestwa? Chyba do królestwa pryszczy. O nie! Wiesz co? Jane, ja też mam dla ciebie koronę. Może nie jest ze złota, ale jest zrobiona z miłości. I te kwiaty też są dla ciebie. Bardzo dziękuję, Andy. A teraz idziemy na lody. Chętnie. Subskrybujcie kanał Hahanom, żeby nie przegapić kolejnych challenge'y.